Jak co roku koniec kwietnia, to termin rozgrywania rajdu krakowskiego. 21. rajd krakowski był drugą eliminacją rajdowej samochodowej Mistrzostw Polski 1996 oraz ponadto eliminacją Mistrzostw Słowacji, trofeum FIA Strefy Europy Centralnej oraz kandydatem do Mistrzostw Europy Kierowców. Na starcie pojawiła się więc czołówka kierowców z Polski i ze Słowacji. Ze zgłoszonych zabrakło ponownie Andrzeja Kopera, Romualda Hałasa, Pawła Przybylskiego oraz Andrzeja Hojnackiego. Rajd rozpoczął się od prologu, to jest dwóch krótkich odcinków wytyczonych na obiektach Towarzystwa Sportowego Wisła w centrum Krakowa. Numerem pierwszym najlepsza obecnie polska załoga. Krzysztof Hołowczyc z Maciejem Wisławskim w Toyocie Selice. Na pierwszym przejeździe Super OS-u Hołowczyc notuje czas 2 minuty i 9 sekund. Drugi przejazd ma o 5 sekund lepszy. Bardzo dynamiczny i efektowny sposób prowadzenia samochodu okazał się najszybszym zarówno na OS-1, jak i OS-2. Jednakże po chwili okazało się, że Hołowczycowi dorównał inny kierowca. Tym, który dorównał aktualnemu wicemistrzowi Europy, był Robert Herba z pilotem Arturem Skorupą w identycznej Toyocie Selice. Na pierwszym OS-ie notują identyczny czas co Hołowczyc. Podczas OS-u 2 sytuacja powtarza się, znów ten sam czas. Najlepszą słowacką załogą, która zjawiła się w Krakowie, byli Stanisław Chowanec i Henryj Kurus na Fordzie Escorcie Cosworthie grupy A. Na pierwszym odcinku do Hołowczyca i Herby stracili 2 sekundy, na drugim aż 8. Po pierwszym etapie są na 5. pozycji. Robert Gryczyński wystartował z innym pilotem. Dotychczasowy partner Gryczyńskiego Tomasz Rybosz podczas wypadu na narty złamał nogę i na krakowskim zastąpił go Tadeusz Burkacki. Po dwóch odcinkach specjalnych, które składały się na pierwszy etap rajdu, Gryczyński i Burkacki są na 4. pozycji ze stratą 5 sekund do liderów. Waldemar Doskocz z Aleksandrem Dragonem otrzymali obecnie Renault Clio Maxi. Zawodnicy mieli okazję wypróbować nowy samochód na jednym z rajdów w Belgii. Start wypadł jednak niezbyt udanie, gdyż Doskocz zaliczył nowym autem swój pierwszy w karierze dzwon, uszkadzając lewy bok Clio. W Krakowie OS1 Doskocz i Dragon ukończyli na 7. miejscu, OS2 na 5. Druga załoga Renault Elf Polska, Bogdan Hering i Barbara Stępkowska, podczas startu w Belgii wypadła znacznie lepiej. Mimo kłopotów z samochodem wygrali tam klasyfikację Formuły 2 i zajęli 6. miejsce w generalce. Po dwóch odcinkach rajdu krakowskiego znajdują się na 3. miejscu 4 sekundy za Hołowczycem i Herbą.
Dulczyk Holger Helle, a grupowym eskorcie był piąty po pierwszym etapie, ex aequo z doskoczem i chowancem. Janusz Kulik z Jarosławem Baranem do pierwszego odcinka podeszli trochę zbyt zachowawczo i uzyskali dopiero 20 czas. OS2 próbowali pojechać szybciej, co skończyło się uderzeniem w krawężnik i skrzywieniem tylnej belki. Wymianę uszkodzonego elementu na nowy poprowadzono szybko i sprawnie. Dużą niespodziankę sprawili kibicom Wiesław Stec z Maciejem Maciejewskim, pojawiając się w Krakowie samochodem Mitsubishi Lancer Evo 3. Pierwsze odcinki nowym samochodem nie wypadły najlepiej. Na OS-ie 1 dopiero 35 miejsce, na OS-ie 2 21. Bartłomiej Baniowski i Tomasz Czopik, wysłużonym, a grupowym Nissanem. Na rajd krakowski przyjechał zza oceanu Piotr Małuszuk wraz ze swoim Mitsubishi Galant. Pilotem reprezentanta Polonii był Erwin Meisel. Startujący głównie w wyścigach górskich Tomasz Mikołajczyk na Fordzie Sierra Cosworth grupy A. Kolejną niespodzianką rajdu była zmiana kierowcy w zespole TEDxu. Na tydzień przed rajdem dotychczasowy kierowca Mitsubishi Michał Rej otrzymał wymówienie, a na jego miejsce zaangażowano Piotra Świebodę. Pilotem nadal pozostał Andrzej Górski. Cezary Fuchs z Mikołajem Madejem na prologu trochę postraszyli kibiców. Nowością był również start Roberta Kępki w N-grupowym Fordzie Escorcie, odkupionym od Romualda Hałasa. Co ciekawsze, jego partnerem został zwolniony z TEDxu Michał Rej. Stały pilot Kępki Klaudiusz Rak z powodu kłopotów zdrowotnych nie mógł wystartować. Bardzo dobrze w prolog pojechali Zenon Sawicki z Markiem Skrobotem. Po dwóch przejazdach Super OS-u są na 9 miejscu w generalce i drugim w grupie N. Leszek Kuzaj z Pawłem Boratynem prowadzili trzeciego Mitsubishi Lancera. Po prologu 24 pozycja. Słowacy Baumgartner i Jaworka jechali N-grupowym Nissanem tylko w pierwszy dzień. Jerzy Dyszy i Krzysztof Ruciński zajmują po prologu bardzo dobre 11 miejsce. Waldemar Malinowski i Andrzej Grigoriew zamienili Opla Kadeta na bardzo dobrze przygotowaną Astrę grupy N. Teraz zobaczymy, jak wyglądała cała trasa prologu w Krakowie. Zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego przejazdu Super OS-u Jarosław Pineles i Maciej Wodniak byli najszybsi w grupie N. OS1 zakończyli na 8 miejscu w generalce, na OS-ie drugim mieli 7 czas. Do lewy, prawy, pełny,
hamowaniem woda, lewy dwa, do prawy dwa w bramę. Do lewy dwa pełny szyb. Mariusz Mszczyca i Paweł Koprowski na Oplu Astrze Giezi grupy N. Włodzimierz Skrocki z Maliną Wiechowską w Renault Clio Williams. Dobrze, prolog pojechali Cezary Zalewski i Krzysztof Rzucidło w Oplu Kadecie, który służył uprzednio Januszowi Kuligowi. Po pierwszym etapie są 10. załogą. Piotr Gadomski i Romuald Porębski odkupili od Piotra Cekiery Hondę Civic. Ich pierwszy rajdowy zakręt wypadł niezbyt udanie, ale pierwsze koty za płoty. Łada ukraińskiej załogi kręciła się efektownie na prologu. Wysoko, bo na 12. miejscu w generalce uplasowali się Jacek Sikora z Markiem Kaczmarkiem. Na tym samym 12. miejscu znaleźli się Mariusz Wicoń i Jacek Ściciński. Niespodziankami prologu było wspólne z Hołowczycem prowadzenie Roberta Herby oraz pierwsze miejsce Pinelesa w grupie N. Rozgrywany następnego dnia drugi etap rajdu liczył 12 odcinków specjalnych, położonych w większości w województwie tarnowskim. Kiedy zaczęły się typowe odcinki specjalne, okazało się ponownie, że Hołowczyc z Wisławskim nadal nie mają równych sobie. Wygrywają kolejno OS-y bez większych problemów. Robert Herba i Artur Skorupa, którzy tak dobrze zaprezentowali się na prologu, na drugim tego dnia odcinku specjalnym doszczętnie rozbijają samochód, rozpoczynając serię wypadków na jednym z zakrętów OS-u 4. Robert Gryczyński z Tadeuszem Burkackim nie dorównują Hołowczycowi. Jadą na drugim miejscu w rajdzie. Bardzo szybko odpada Stanisław Chowanec i najlepszym zawodnikiem spoza Polski zostaje Holger Helle. Na tym samym co Herba zakręcie rajd kończy Bogdan Hering. Uszkodzenia samochodu są jednak znacznie mniejsze. Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon jadą natomiast na razie dość zachowawczo. Rewelacyjnie jadą Janusz Kulik z Jarosławem Baranem. Zdecydowanie wygrywają z Doskoczem i plasują się w okolicach 5. miejsca w klasyfikacji generalnej. Bardzo szybko nowym samochodem podróżują Wiesław Stec i Maciej Maciejewski.
walczą zaciekle z Piotrem Świebodą o trzecią pozycję w generalce i prowadzenie w grupie N. Na jednym z OS-ów chwilowo opuszczają drogę, bez żadnych konsekwencji. Pierwsze kilometry Świeboda jedzie bardzo szybko. Jest to jego pierwszy kontakt z samochodem, w którym napędzane są wszystkie koła. Robert Kępka z początkującym w roli pilota Michałem Rejem plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki. Dobrze jadą Zenon Sawicki z Markiem Skrobotem, ale Lancery Świebody i Steca są poza ich zasięgiem. W klasie N3 liderują Jerzy Dyszy z Krzysztofem Rucińskim. Cezary Fuchs i Mikołaj Madej notują awarię układu napędowego w swoim eskorcie. Trzecia pozycja w N3 należy do Jarosława Pinelesa i Macieja Wodniaka. Dynamicznie jadący Włodzimierz Skrocki i Malina Wiechowska w Renault Clio Williams są drudzy w swojej klasie. Waldemar Malinowski w nowej Astrze nie jedzie zbyt szybko. Mariusz Mszyca walczy w tej samej klasie. Krzysztof Wołkowycki i Piotr Atemborski przesiedli się do Suzuki Swifta zakupionego od Bogusława Bacha. Feralny zakręt pod koniec czwartego OS-u, który wyeliminował Herbę i Herinka, okazał się ostatnim dla kilku innych załóg. Jazdę zakończyli tam także Bartłomiej Maniowski, Janusz Damentko oraz Wojciech Zaborowski. Ich samochody raczej nie będą nadawały się do odbudowy. Trasę rajdu otwierał treningówką Janusza Kuliga Artur Wodniak, znany z udanych startów polonezem, przed 2 laty. Po drugim etapie Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski bez problemów prowadzą w rajdzie, mając nad kolejną załogą Robertem Gryczyńskim i Tadeuszem Burkackim minutę i 16 sekund przewagi. Ósmy po drugim dniu był Duńczyk Holger Helle, który w tym miejscu nieprzepisowo skracał trasę. Waldemar Doskocz z Aleksandrem Dragonem zajmują drugą pozycję w klasyfikacji F2, samochodów napędzanych na jedną oś. Minutę przewagi nad Doskoczem wypracowali Janusz Kulik z Jarosławem Baranem. Są równocześnie na 5. miejscu w generalce rajdu. Wiesław Stec z Maciejem Maciejewskim są na 4. pozycji. O 5 sekund wyprzedzają ich świetnie jadący Piotr Świeboda z Andrzejem Górskim. Obie załogi dosiadają samochodów Mitsubishi Lancer Evo 3 grupy N. Dobrze jadą Tomasz Mikołajczyk i Marek Leśniak. Są na 10. miejscu. 9. jest Robert Kępka, prowadzony przez Michała Reja. Zenon Sawicki i Marek Skrobot są na 7. pozycji. Nieźle idzie też Januszowi Palonce i Stanisławowi Bazanowi. Wysłużonym Subaru Legacy po Frederiku Donerze są na 11. miejscu. W klasie N3 prowadzą Jerzy Dyszy i Krzysztof Ruciński na Renault Clio Williams. To Jerzy Wierzbołowski i Bogusław Lepiarz na Fordzie Sierra grupy N. Waldemar Malinowski i Andrzej Grigoriew są na 3. miejscu w swojej klasie. Cezary Fuchs został zdyskwalifikowany na skutek przekroczenia limitu spóźnień. Naprawa układu napędowego trwała zbyt długo. Drugie miejsce w klasie N3 należy do Jarosława Pineresa i Macieja Wodniaka. Dobrze jadący Włodzimierz Skrocki najpierw na chwilę opuszcza drogę, później jego samochód ulega awarii. Tomasz Kuchar i Tomasz Malec na Astrze GSI grupy N. Marek Nawarecki i Wojciech Więcek wycofują się na skutek awarii przegubu w ich Peugeot. Konrad Gausza i Andrzej Bronowicki w N-grupowym Opel Corsie.
Piotr Gadomski i Romuald Poremski na razie uczą się nowego dla nich samochodu. Mariusz Ficoń i Jacek Ścieciński prowadzą w klasie Cinquecento Abarth. Jacek Sikora i Marek Kaczmarek trochę ułatwili im zadanie, zapominając kluczyków do swojego auta, przez co nie mogli wystartować. Adam Wrocławski i Marcjan Nagrenda prowadzą z kodem Favorit. Drugą pozycję w Pucharze Cinquecento zajmowali Aleksander Buber i Grzegorz Osiński. Trzeci byli Marek Skrzypkowski i Adam Balawajder. Krzysztof Hołowczyc z Maciejem Wisławskim kolejno wygrywają OS-y pierwszej pętli trzeciego etapu rajdu. Drudzy w rajdzie są Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki. Piotr Świeboda i Andrzej Górski bronią trzeciego miejsca przed Wiesławem Stecem. Walka jest bardzo wyrównana. Mający większe doświadczenie z napędem na cztery koła Stec powinien teoretycznie być zdecydowanie szybszy od Świebody. Prowadzący w F2 Janusz Kulik i Jarosław Baran na suchych asfaltach przegrywają z Waldemarem Doskoczem. Ich jazda jest jednak niemal perfekcyjna. Dysponujący mocniejszym autem Doskocz odrabia stratę do Kuliga. Przegrywa ze swoim rywalem jedynie OS-16. Bez problemu wjadą Zenon Sawicki i Marek Skrobot. Na 15 odcinku Robert Kępka traci blisko 4 minuty, co spycha go w dół klasyfikacji. Tomasz Mikołajczyk i Marek Leśniak utrzymują się w pierwszej dziesiątce rajdu. Zajmują w rajdzie 9 miejsce. Juliusz Palonka i Stanisław Bazan dojeżdżają na 12 miejscu. Na pierwszym tego dnia odcinku specjalnym Jerzy Dyszy przebija koło i traci 2,5 minuty. Na następnym OS-ie nadwyrężony przegub odmawia posłuszeństwa i Dyszy nie kończy rajdu. W ten sposób na prowadzenie w klasie N3 wychodzą Jarosław Pinelec i Maciej Wodniak. Drudzy w N3 są Mariusz Mszyca i Paweł Koprowski.
Ponad 3 minuty przewagi nad Robertem Kryczyńskim wypracowali Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski. Odnoszą kolejne zwycięstwo w eliminacji Mistrzostw Polski. Robert Kryczyński i Tadeusz Burkacki zajmują zasłużone drugie miejsce. Na walkę z Hołowczycem jeszcze za wcześnie. Piotr Świeboda i Andrzej Górski wytrzymali atak Steca i zachowali 5 sekund przewagi nad drugą załogą Mitsubishi. Pierwszy start Świebody w aucie czteronapędowym przyniósł 3 miejsce w generalce oraz zwycięstwo w grupie N i klasie N4. Wiesław Stec z Maciejem Maciejewskim, zadowoleni ze zmiany eskorta na Mitsubishi, uplasowali się na 4. miejscu za Świebodą i Górskim. Waldemar Doskocz dojechał na 5. miejscu w rajdzie i wygrał klasyfikację samochodów napędzanych na jedną oś. Na 3. miejscu w N-ce oraz na 6. pozycji w generalce dojechali Zenon Sawicki i Marek Skrobot. Igor Susko i Michał Koci wygrali eliminację mistrzostw Słowacji. W klasyfikacji generalnej rajdu przypadła im 7. pozycja. Tuż za nimi uplasowali się Skodą Felicią w wersji Kit Car, Bedri Habermann i Emil Horniaczek. Robert Kępka i Michał Rej zajęli 10. pozycję. Jarosław Pineles i Maciej Wodniak odnieśli zwycięstwo w klasie N3. W krajowej klasyfikacji F2 zajęli 2. miejsce, w generalce 9. Jerzy Wierzbołowski i Bogusław Lepiasz dojechali na 14. pozycji. Pecha mieli Janusz Kulik i Jarosław Baran. Na 20. odcinku specjalnym banalna awaria elektryczna spowodowała stratę prawie 18 minut. Świetnie jadący Kulik z 5. spada na odległą 15. pozycję. 2. miejsce w klasie N3 wywalczyli Mariusz Mszyca z Pawłem Koprowskim. 3. w tej klasie byli Cezary Zalewski i Krzysztof Rzucidło. Jedynym w Mistrzostwach Polski Volkswagenem Golfem jechali Tomasz Rajtajczyk i Mariusz Sobczak. Najszybsi w Pucharze Cinquecento byli Mariusz Ficoń i Jacek Ściciński. Renault Clio 16V prowadzili Marcin Keller i Jarosław Gieras.
Do mety jechali coraz szybciej Piotr Gadomski i Romuald Porębski. Drugie miejsce w klasie Cinquecento przypadło Aleksandrowi Bublowi i Grzegorzowi Osińskiemu. Trzecie miejsce Markowi Skrzypkowskiemu i Adamowi Balawajderowi. Piąty był Marcin Turski, prowadzony przez Jacka Radchę. Na skutek dachowania na OS-ie 3 Damian Gielata i Maciej Baran spadli na odległą pozycję i nie odrobili strat, mimo bardzo dobrej jazdy. 21. rajd krakowski zakończył się zwycięstwem Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego przed Robertem Gryczyńskim i Tadeuszem Burkackim oraz Piotrem Świewodą i Andrzejem Górskim. Kolejną eliminacją rajdowych samochodów Mistrzostw Polski będzie rajd Elmont.